dziś na obiad Chińczyk, czyli zupa pomidorowa z amino. Pomidorowa kałka, wałki pomidorów, natka pietruszka, pietruszki i cała tablica Mendelejewa pewnie. Ja tak dawno nie jadłam zupy, słuchajcie, z proszku, w sensie tych zupek chińskich. Co my tu mamy? O, strasznie długa lista. No ale nic, kochani, dzisiaj naprawdę nie miałam pomysłu na obiad. A że jestem w pracy, to jem to, co jest. Mam jeszcze jogurt naturalny, krówkę, zobaczcie. Ta króweczka jest przepyszna. Taka prawdziwa. Jest też kiwi. Dla Ady dwie żelki. Te żelki to jeszcze pamiętam ze swojego dzieciństwa, że były. No i kiśle to ewentualnie do szarlotki. No dobra, jemy tą zupkę. Zobaczcie, mam pudełko i to z Biedronki ukradłam. To znaczy stały gdzieś tam na boku, a wiecie, że w Biedronce to nie za często są takie pudełka, gdzie można zapakować w lewiatanie. To się praktykuje, a w Biedronce niekoniecznie. Wzięłam dwa mleczka, Coca-Cola, wiecie co, po złoty 50 mnie wyszła ta Coca-Cola. Miałam na szejku, 4 sztuki mogłam kupić. Oczywiście jedna mi gdzieś upadła i mi się troszeczkę pozniekształcała. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza, że picie będzie smakować równie wybornie. Dwa opakowania Mroźna Kraina, triowa, żywne z mini marchewką. I tutaj dzisiaj będą warzywa na patelnię, na jutro na obiadek z piersią z kurczaka, która też tutaj jest. Proszę bardzo, jest pierś kurczaka. I do tego może ryż albo makaron, jeszcze zobaczę. Dwa makarony szlacheckie, pięciojajeczne, bo do rosołu wyszło mi ostatnie opakowanie. Bardzo dobre te sticksy, i solone, i cebulkowe, także mega. Wzięłam kistkę bananów, no i dwa mleczka. To chyba wszystko. Zapłaciłam dzisiaj 53 zł i teraz wracam do domu. Jest tak niesamowicie ciepło, że nawet płaszcz mi nie był potrzebny. Cóż za piękna polska złota jesień. Jest październik, połowa października nawet minęło, a tu takie piękne, słuchajcie, temperatury. Liście szeleszczą. Można swobodnie w bluzie sobie wyjść na zewnątrz i po prostu pospacerować, pochodzić, czy porobić coś na podwórku. To też robiliśmy cały weekend, słuchajcie, z Grześkiem. Bardzo jestem ciekawa, co on dzisiaj tam uczynił w tym naszym domu, bo robimy, tak jak wiecie, remont tego pokoju telewizyjnego i dzisiaj mega się podobnież zakurzyło. Niestety zapomniał zakryć kanapy i najprawdopodobniej ta kanapa też jest brudna, a on kuł w ścianie, słuchajcie, takie miejsca na kabelek, żeby porozprowadzać mi to oświetlenie tak, jakbym chciała, i nowe wejście na kabelki do telewizora. Z tego, co wiem, to zrobił to, tylko kwestia sama tego, żeby, bo już tam pani wyjeżdża, mam nadzieję, że mnie nie zaczepi, kwestia teraz tego, wiecie, zasmarowania jakimś klejem, czy gipsem, czy nie wiem czym, i Boże, jak tu jest gorąco, i jeszcze, i już będzie się brał, słuchajcie, zakładzenie tych płytek, tych kostek. Dzisiaj również jadę z moją Anią zamówić lokal na komunię, ponieważ mój chrześniak Adaś będzie miał komunię w tym roku, a moja Ania właśnie chce sobie coś tam zamówić. Zobaczymy, czy uda nam się coś nagrać, czy pojedziemy w ogóle, czy też nie pojedziemy. Także wszystko na wariackich papierach. Jedziemy, szukamy, wieziemy, zawozimy. Tu widzicie zakupy, tu na szybko obiad. I dzień trwa, kochani. A tak w ogóle... Moje serdeleczki, dzień dobry, witajcie serdecznie, nawet się z wami nie przywitałam, rano widzieliście mój rano, w południe, mój mało ambitny obiad, czyli zupka a la fińska. Nawet było to smaczne, dawno nie jadłam. Wcześniej gdzieś częściej mi się zdarzało korzystać z tych zupek z amino. Tych wifonowskich nie za bardzo lubię, bo te wifonowskie to jakieś takie bardzo mi się wydają palące i niekoniecznie lubię. Ja nie lubię bardzo palących dań, w ogóle nie lubię ostrego. Jeżeli ketchup to łagodny, jeżeli musztarda to łagodna, ta sarebska to już jest wyjątkowo dla mnie ostra, a dla kogoś to będzie w ogóle nie ostre. Jedziemy do domu i zobaczymy, co ten dzień dalej przyniesie. A mam nadzieję, że przyniesie same dobre rzeczy.
same to dzisiaj będzie mieć na obiadek, nawet nie dzisiaj, kochani, tylko jutro. Mam tu kurczaka w gyrosie, tutaj są warzywa na patelnię, te co kupiłam dzisiaj. I mam dwie saszetki ryżu, zaraz Wam pokażę, gdzie te moje saszetki ryżu. O, są dwie saszetki ryżu. Zaraz je otworzę, wsypę ten ryż tutaj do tych warzyw i kurczaka i mamy na jutro obiadek, albo na jeden dzień, albo nawet na dwa. Także bardzo się cieszę, szybki obiad zrobiony. I już jestem, kochani, i już jest noc, wieczór, jest godzina 20, a ja dopiero zaczynam vlogasa. Były goście, mieliśmy gości, była kawka, super, cieszę się, nawet nie kawa, tylko herbata. Próbuję ogarnąć domek, tak wiecie, na wieczór, żeby wszystko było tak jak trzeba zrobione. Fajnie, że udało mi się ten obiad przygotować na jutro. Miski, słuchajcie, miski wielkanocne, co one tu robią. Muszę oddać, bo to nie są moje, to są miski mojej Ani. Mówiłam Wam również, że pojedziemy dzisiaj zamawiać lokal, ale tą sprawę żeśmy przesunęły na dzień jutrzejszy. Także jutro prosto z pracy pojedziemy obejrzeć lokal. Jest ciemno, bo jesteśmy w łazience. Chodzę i od razu zbieram, mówiąc do Was. Ale co, wracamy, słuchajcie, do remontu. Chcę Wam pokazać, co się zadziało. Oprócz mega kurzu na ściankach, jest strasznie segment ukurzony. To jeszcze pokażę Wam, co udało się dzisiaj Grześkowi zrobić. Był sam w domu do południa, więc działał. Ja tylko po południu tutaj przyjechałam i ewentualnie mogę popatrzeć, co mu się udało zrobić, bo niestety umieć remontować nie umiem, więc tylko będę się przyglądać. Zobaczcie zresztą sami. Dusia, a Dusia, gdzie ty uciekłaś? A no tu? Mleka potrzebuję. Mleka? Bo zjadłam dużo. Czego dużo? Chipsów, które palą mięso. Aha, a nie możesz się napić soczku albo wody? Mleka potrzebujesz? No to poczekaj. Oprócz bałaganu, widzicie, na. Muszę na mleczko dostać. Proszę, mleczko, panienko. A my wracamy już z powrotem do pokoju remontowanego. Zobaczcie, ta meblościanka nadal stoi. Używamy jeszcze telewizora, jeszcze jest niewyniesiona. Jak widać, tutaj już nic na oknach, nie ma żadnej firanki, zasłony. Ściany muszę pomalować, bo są w opłakanym stanie. Zastanawiam się, czy te ściany mają być białe, czy nadal szare. I tutaj wchodzimy, zobaczcie, przekuł Grzegorz dzisiaj instalację kablową. Tutaj zobaczcie, wykuł na kable to telewizora, żeby mi tu nic nie wisiało zza telewizora do samej góry. Będzie tutaj lampka wisiała, taka wiecie, takie fajne lampy, zresztą zobaczycie jak tylko je zamontujemy albo przywiozą, kurier mi przywiezie. I tyle się chłopak dzisiaj napracował. Co dalej? Nie wiem, zobaczymy. Najprawdopodobniej jutro rozprowadzi prąd i będzie powoli zaczynał kłaść te płytki. Odkurzacz roboczy jest, także wszystko jest sprzątane na bieżąco. Tutaj jeszcze taka mała namiastka tego, co było. O matko, aż usiadłam, ale nie mam ani ochoty oglądać tego telewizora, ani nic. Wczoraj do późnych godzin wieczornych, czyli gdzieś do około chyba 11 wieczorem, składałam mnóstwo prania. Miałam poprane pranie z chyba 6 automatów, także 6 pralek. Wysuszyłam mleko i kola, to będziesz żygać. Dziecko! No tata tankuje, córciu, będzie robił wejściówki. Więc wracając do tematu, mnóstwo tego prania poskładałam, nie ma nic. Więc chociaż tyle, że to pranie mi się nie pałęta po jakichś kubkach, wiecie, po jakichś krzesłach. Niezłożone, wszystko jest złożone, może nie wyprasowane, ale złożone. Moi drodzy, moja wysypka wreszcie ustąpiła. W związku z tym wracam do moich kosmetyków z Basic Lab, będę testować. Szczególnie mi zależy, ponieważ mam tam takie serum, które jest pod oczy, wokół oczu. Tym bardziej, Adusiu, nie tucz się.
tym bardziej do smarowania wokół oczu, na te ciemne, zacienione oczy, zmarszczkowe. Mam nadzieję, że właśnie te kosmetyki mi tutaj coś zadzieją się, że mi pomogą. Aduniu, mam tam też taki super kremik właśnie pod makijaż. Też go wytestuję i jest też krem z SPF-em, czyli z filtrem. Matko, jak ta Ada tu nabałaganiła, zobaczcie. Oprócz tego, że jest bałagan, to jest jeszcze renifer świąteczny. Nie wiem, co on tu robi. No ale jak jest, no to już niech będzie. Będziemy musieli go wynieść. Widać od razu, że Adusia rządziła się tutaj dzisiaj. Intensywnie miała koleżankę, więc dziewczyny podziałały. Nie, ale nic, zaraz to wszystko ogarniemy. Dyskoteka trwa, zobaczcie, lampeczki migają, muszę je wyłączyć, bo przecież wiecie jak jest. Co my tu mamy? Mamy klocki, chowamy, mamy renifera, którego też wyłączymy, bo reniferek jest typowo świąteczny. Ale no wiecie jak to jest w dziecięcych pokojach, jest wszystko i nic. Reniferek zostaje, kurteczka pięknie wyprana, uprałam ją w automacie, ona jest z HM-u, nie, ona jest ze Smyka, przepiękna kurtka, taka wiecie, przejściówka. Nawiasem mówiąc, bardzo jestem ciekawa, czy będzie w tym roku zima, bo tak obiecują, że może nie będzie, albo jak będzie, to będzie tylko kilka dni. Fajnie by było, prawda, żeby nie kupować zimowych kurtek, ale przede wszystkim nie palić w piecu tak, wiecie, intensywnie, żeby jak najmniej zużyć tego opału. Nie, Adusiu, tam nie wolno kuć, córuńku! No i ja już po kąpieli, kochani, mokre włosy, przeważnie śpię w mokrych włosach, nie wiem, czy to tak powinno być, czy nie powinno być. Chciałam wam pokazać, zobaczcie, kupiłam w Biedronce, nawet nie ja, tylko Agatka mi kupiła. Są teraz takie termoleginsy damskie i są takie mięciutkie, kochani. Dwie pary kupiłam, Elki. Jest to takie, wiecie co? Co to za materiał? Niby to rajtuza, a jednak nie rajtuza. Co my tutaj mamy? Produkt został sprowadzony przez sprawdzony pod kątem wybranych ten sposób czyszczenia, skład 95% poliester, 5% elastan. Takie megaśne, nie wiem czy mi się uda wyjąć z opakowania, o, żebyście mogli zobaczyć. Zobaczcie, tak to wygląda. To są takie właśnie sweterkowe leginsy, geterki. Do tego, słuchajcie, jakiś gruby, długi sweterek lub tunika, kozaczki czy jakieś traperki można śmigać, a są tak mega, mega ciepłe. I ja mam takich spodni dwie pary, one chyba kosztowały 20 parę złotych, także polecam serdecznie, jeśli ktoś lubi, jest ciepłolubny taki jak ja i lubi właśnie, żeby było obcisłe, żeby było cieplutkie, żeby było mięciutkie, a nawet po domu śmigać, słuchajcie, zamiast jakichś tam dresów. Serdecznie polecam, także mega. Kochani, żegnam się z wami dzisiaj bardzo serdecznie, bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, bardzo proszę zostawcie łapkę w górę, zostawcie miły komentarz. Dzięki temu mój kanał się powolutku rozwija. Bardzo wam dziękuję, że te subskrypcje dochodzą, mimo że nie proszę. Tym razem proszę bardzo o subskrypcję, o komentarze i o łapki w górę. Do zobaczenia jutro, buziaki.